Gdzie jedziemy, powiedz? Jedziemy do Sztokholmu. Do Sztokholmu jedziemy i byliśmy przepytywani na granicy. Tak jest, pani celniczka nas przepytywała, o ferie się pytała, bo pewnie chciała wyemigrować do Polski za lepszym życiem. I jakie mają tutaj ferie? To nie są ferie, sportowe. Tylko... Tak, się nazywa przerwa sportowa. Tak, i przez tydzień... Szwedzi muszą mieć wszystko zdrowsze i lepsze. Przez tydzień właśnie w okresie wiosenno-zimowym jadą masz na przerwę narty. Sportową, najczęściej na narty. I jest tu Max Premium Burgers. Chciałam sprawdzić, czy smakuje on tak jak w Polsce, bo to jest jedyny fast food, do którego ja zajeżdżam albo z którego zamawiam burgery i zawsze w wersji wegańskiej, dlatego że tam oni mają swój produkt, który trochę przypomina Beyond Meat, ale jest dużo, dużo, dużo lepszy. Wegański burger z serem. Boże, one zupełnie inaczej smakują niż w Polsce. Smakują tak samo. Kiedy zamawiam je do domu, to zamawiam w opcji bez bułki, tylko w sałacie. I to też jest super w ogóle, że można zamówić wersję bezbułczaną. A, sorry, ale frytki z Max Premium Burgers są milion razy lepsze niż te z McDonald's. Ja tylko dodam, że cena trzech zestawów, takich średnich zestawów, które wzięliśmy, a takie jakie zwykle bierzemy, to jest 300 koron ponad, czyli to jest 128 zł. Czyli wychodzi około ponad 40 zł na osobę i to jest przybliżona cena do tej, którą mamy w Polsce. Wyszliśmy z Max Premium Burgers, tam jest Circle K, a tam jest Lisk gdzieś. Jesteśmy dalej jesteśmy w Polsce, jesteśmy w Sosnowcu. Jesteśmy w Świętokłowicach. Trochę tak tu wygląda, szczerze mówiąc. To są ci kosmici, co przylecieli, to ich Trump nawet w Szwecji znajdę, znaczy Biden zestrzelił. Nawet w Szwecji znajdę spodek. Ja myślę, że to jest stadion jakiś. To jest ta kopuła, którą dali na Czarnobyl. I żółte taksówki, jesteśmy w Nowym Jorku! Ta kopuła, i to jest serio ciekawostka, nazywa się Avicii Arena, na cześć Avicii'ego DJ-a. Ty, jak to jest Warszawa? Nie, no dobra. Jesteśmy w Londynie. Jest ładnie, no. Jest ładnie. A co, w Warszawie brzydko? No nie, ale to jest takie połączenie Warszawy z Wrocławiem, z Gdańskiem. To jest wszystko z Lego zbudowane, drodzy Państwo. To jest taka ciekawostka, teatr Szwecji. Wszystko z Lego, ale w Szwecji też jest wszystko z Lego. Czego tylko dotknę, zamienia się w Lego. Zamienia się w Lego. Złote, a skromne. No właśnie, nie takie skromne. Skromne. Trzeba ukraść to. Nie wolno nic kraść w Szwecji. Słuchajcie, tutaj jest nasz pokój, ale nie ma w ogóle światła górnego, więc... Mamy kominek, w którym paliła się świeczka. Jest tu hop z fajką. Sypialnia. I z łazienka. Możemy komuś patrzeć w okna. Na przykład tam pani możemy zajrzeć. Duża kuchnia jest. Jest duża kuchnia i są tu już nasze rzeczy. Ale my tu nie będziemy nic gotować przecież. Chyba to się, że śniadanka. Ładnie tu. Tu nie ma śniegu. A tu zbudujemy dziś bałwana. Nie! Albo zrobimy coś innego. No to cześć. To są śledzie, takie jak robiła moja mama, korzenne śledzie w sałatce z jajkiem, z majonezem i są przepyszne. To są trzy rodzaje śledzi z ziemniakami, z serem ichniejszym i to jest dosyć popularne, to już jest druga restauracja, czy trzecia nawet, w której to konkretne, ta konkretna przystawka się znajduje. To moje trzecie kopciki, których próbuję będąc tutaj w Sztokholmie i za każdym razem smakowały inaczej. Pierwsze były zupełnie inne niż te, które znam z Ikea. Drugie były takie bardzo luźne, rozsypujące się, ale bardzo mokre jednocześnie. I teraz są najbardziej zbite i najbardziej przypominające te klopsiki z Ikei. Natomiast ty on mówi, że smakują jak kiełbasa. Kiełbasa z Włoch. A few hours later. Byliśmy nawet na zakupach, na bardzo zdrowych w zakupach, przekąskach, jak smakowały ci klopsiki, zjedliśmy klopsiki. Ikei lepsze. Ikei lepsze? Nie zgadzam się. A śledzie też Ikei lepsze? Lepsze. Okej, okay. No dobra. Nie żartuję. To jest lampa z Ikei chyba. Wariuta. Tu już rozpakowaliśmy dziecko. Jest rozpakowane. Siema. Czemu w kominku nie napalone? Co to ma znaczyć? Tam za oknem jest super mieszkanie i cały czas ludzie jedzą w tym mieszkaniu. To jest niesamowite. Tu już też jesteśmy urządzeni w sypialni. Budowiec elegancki kącik z perfumami. Proszę, to są perfumy, których używam ostatnio najczęściej. To jest polska marka Le Frac i zapach nazywa się Meluzyna i to jest nieprawdopodobny zapach, o którym Wam opowiem więcej pewnie wkrótce w odcinku o perfumach. Natomiast to jest morze, ale takie z benzyną, z paliwem napędowym. Niesamowite. No i nowy Zoologist
Cardinal. Bardzo ładny zapach, używam go na co dzień od grudnia. Tutaj moje skarby. Mam nawet ciuchy w szafie poukładane, co jest rzadkością jak dla mnie. Zwykle trzymam wszystko w barłogu. Bardzo spoko jest to mieszkanie. W ramach deseru chciałabym sprawdzić sobie czekoladę i dopiero jak wychodziłam z sklepu, to zauważyłam, że to jest Lindt. I nie widziałam u nas tych czekolad. Wegańskie czekolady, ponieważ one zamiast mleka zawierają napój roślinny. Jedna to jest solony karmel, a druga to jest z ciasteczkami. Zaraz sobie sprawdzę. Czy ktoś powiedział czekoladę? Nie, nikt tak nie powiedział. Myślałam, że będzie bardziej mięciutka. Dzień dobry. Spodziewałam się czegoś innego. Ona jest mleczną czekoladą i solony karmel. No nie wiem, wolę gorzką czekoladę. Chyba bardziej mi ten karmelowy smakuje. Więcej się dzieje w tej czekoladzie przez to, że jest solony karmel. Spoko ta. To jest zwykła czekolada mleczna. I smakuje jak wyrób czekolady, podobny do tej czekolady. Słuchajcie, ocena jest taka, że wolę gorzką. Dziękuję. Maciek włożył po raz pierwszy ubrania do szafy na wyjeździe. Nigdy! Zawsze wkładam. Proszę bardzo. Mamy piekarnię i śniadaniownię zaraz pod domem, więc wyszliśmy do niej i czekamy na śniadanie, ale zanim przyjdzie śniadanie, to muszę spróbować tego, to jest tradycyjny słodycz. Ja mam tutaj soczek jabłkowy. Ja mam lemoniadę. Najechałam kawę. My tu mieszkamy. Ale bardzo stary jest ten budynek. Ja nie widać na przykład jak drzwi idą pod kątem, są nachylone. Tu jest zejście do piwnicy i te drzwi są takie żeliwne. Jestem ciekawa, z którego roku jest ten budynek. I pachnie tutaj trochę jak w takich naprawdę starych budynkach. Co chwilę słyszę polski język. Idziemy do vintage shopu. Ja nigdzie nie idę. Ja też. Ale jaja, po polsku tu jest napisane. Ale tu wiem. Andrzej. To jest wielki sklep dla fanów RPG, fantazy. Witam w mojej piwnicy. To trochę tak, to jest taka piwnica. Tam na górze są bitewne rzeczy i RPG, a tu jest cała literatura, mangi, wszystko i tak dalej. Oszukiwaliśmy was cały czas, jesteśmy we Włoszech, proszę bardzo. Mediolanie! Zimno ci? Nie, pada mi na buzię, no. Wieje. Tym z Polski nie żartuję tym. Mówię, nie tyle, że jest zimno, co wieje taki mokry wiatr. Jest tak wilgotno w powietrzu. To daje takie zimno, bo sama temperatura wcale nie jest jakaś mega niska. Pamiętajcie o tym, że jak są mokre wiatry, to kleks murowany. Fajne jest, że Szwedzi celebrują polskie miodowe lata i zrobili portret Norka. Artur Barciś, mam nadzieję, że będzie dumny. Ale jest mu ciepło, oni dbają o swoich. Dbają, to prawda, szaliczek jest. Cyk. Wczoraj zauważyliśmy, zwróciliśmy oboje z Maćkiem uwagę, że troszeczkę architektonicznie Sztokholm przypomina nam Holandię i Amsterdam, ale w Amsterdamie i tutaj ludzie są mili, uprzejmi, natomiast w Amsterdamie mam wrażenie, że to bycie miłym jest takie mega sztuczne, a tutaj naprawdę wszyscy są bardzo mili jak do tej pory. Jestem ciekawa, czy jest to jakaś cecha narodowa, czy po prostu to są moje prywatne odczucia, bo akurat tak spotkałam tych ludzi. To jest fajne. Idziesz sobie, idziesz i nagle... O! Byliśmy w vintage shopie, ale nic tam nie było. Słuchajcie, nie wiem jak to się mogło wydarzyć, ale znalazłam markę Konopskiego w vintage shopie. A jest rzeczywiście, no. Meridian koszulka z 84 roku za 800 koron. No, gdzieś 300 zł. Jesteśmy w K25, czyli miejscu, w którym są różne spoty z jedzeniem. Jest bardzo dużo azjatyckiej kuchni i to też jest takie miejsce, które się pojawia we wszystkich takich food przewodnikach. Jesteśmy po prostu w hali koszyki. Trochę tak, ale jest tutaj mniej ludzi, jest przyjemniej przez to. I teraz zjem ci kurczaka. Dzień dobry, wróciłem z quesadillą, z kurczakiem. Dobra, moje jest koreańskie, timona jest meksykańskie. A twoje nie. Kentucky. Jedzie po nas Uber. Bo Oli się nie chce chodzić. Oli się nie chce chodzić, bo jest leniem. Bo jest leniem. Bo mam co mokre. Mokrą wełnę to jest zachęta. No. Mokra wełna. Mokra wełna w głowie. Bardzo obrzydliwe uczucie dotykanie mokrej wełny. Nie polecam.
tylko jedno w głowie ma. Mokra wełna, mokra wełna. Jest o, bardzo, bardzo mokra. A nie wełny 5 gram? Tylko mokrej, jedno dziś na mokrej głowie. Mokrej jak ham. Tylko jedno w głowie mam. Jedno dziś na głowie mam. Mokra wełna, mokra wełna. Bo czapkę mam z tej wełny. Beznadziejnie. Co byś z tego zjadł? Lukrecja. Twoim pierwszym wyborem. Dobra. Macieju! Uważam, że to jest najgorsza rzecz na świecie. Salty, lukrecja, płyn w środku lukrecjowy. I w czekoladzie! To dla mnie jest to ultimate, co? Bo jest mleczna czekolada. Dziwię się, że kupiłaś dwa takie. Tak, bo jedno jest już od razu przewidziane, że jest do wywózki dla, wiesz, dla przyjaciół. Czekolada winna być w lodówce. Na przykład marabu, bubbly, milk szokolad. Są nuple, czyli smoczki, ale są coca-colowe. I to na przykład możecie kupić w Ikei, ten marabu. Są takie pastylki czekoladowe, które smakują jak advent kalendarz. Smakują jak czekoladopodobne ale shit. Czekajcie, patrzcie, ja tylko pokażę wam ASMR, uwaga. A ty tak mufasz jeszcze podczas jedzenia czekolady. Musisz Tymon iść z jakimś panem za rękę. A to jest dziewczynka, to jest mała dziewczynka, tylko mała dziewczynka. No tak, racja. Duzi chłopcy nie muszą. To jest plac krzyży. Nie jest plac krzyży, oni tutaj molestują żywy. To jest jak na przykład twój pies ma coś w pysku, ale nie chce ci pokazać, co to jest, nie? Są te lwy, można na nich jeździć. On jest zjaranym lwem. Są zjarane lwy. No, mają trochę wyraz pyska a la siła. Kto nie ma szaliczka? Pan tu, który stoi. Za cienko ubrany na tę pogodę, moim zdaniem. Czuję to jako mama. Okej. Okay. Mogę mu to powiedzieć. Dużo tam ptactwa. Tam się tam poopalała na tym dachu. O, tutaj można się no rozłożyć fajnie. Kocyk tam tylko, to masz, jak się wytarzasz w tym, to masz od razu taki przeciwsłoneczny. Szczepionka jest. SPF 700. Słuchajcie, w Szwecji nie ma bragi. Nie ma przechwalania się i nie wolno się przechwalać, jest to widziane. Popatrzcie na moją czapkę, ale fajna jest. Nie wolno tak robić, jesteśmy w Szwecji. Szwedzi uznają to za coś bardzo fuj, nie na miejscu. A co tam się dzieje? Złote. To nie są tylko złote klamki. Złote i nieskromne bym powiedziała. Przechwałki. Całe to miasto jedno wielkie chwalenie. Wygląda jak wielki bobas. Patrzcie, jakie mam wszystko duże. O, duże wieże. Złote, o, wysokie miasteczko, statki duże. Gdzie miałeś sobie miasteczko? Szwecji. Nie wyglądasz jak wielki bobas w wózku taki, jest opatulony. Oli, tak jest zimno, nie? Bo jest bardzo zimno, są 4 stopnie czy 3 stopnie. Słuchajcie, jest też słońce, a skoro jest słońce i chmury, to jest też, moi drodzy, tęcza! To jest po prostu typowa architektura, typowy błąd architektoniczny. Źle dach obmyślili i po prostu zostało im tyle, że musieli no zrobić dziury po prostu w dachu, żeby ten statek się zmieścił. Nie, to jest połączenie, są znane mashupy takie, że łączysz sobie statek z domem, albo na przykład sokowirówkę z budą, no takie, no, co? To jest Captain Jack Sparrow. To jest prawdziwy statek? Znaczy to jest prawdziwy, tak. Jest garderoba na kluczyk. To za darmo! No właśnie chciałem powiedzieć, że w Polsce by było 5 zł, nie? Za to. Tam masz darmowe rzeczy, możesz sobie wziąć coś tam. To są takie, tak zwany szwedzki bufet, tak to się nazywa. To wsadzasz rękę i losujesz sobie rzecz. Ola tak na zewnątrz się ubiera, jak jest jej zimno. Nie, ja zakładam rękawiczki, ona trzyma. Ona ma rację. Ona aparat trzyma. Telefon! Słuchajcie, Sailor's Wife Beata, dziewczyna marynarza, to ona. I nie jest to Beata Kozidrak. To jest moje ubranie na zewnątrz, jak jest zimno. To jest Polska, to jest najważniejsze, że jest. Ale chciałem wam powiedzieć, że tam jakby sobie jest taki wąż. Tam nie pójdźcie. Tam jest baza wojskowa też na Antarktydzie. Pamiętajcie, że nigdy nie zapomnimy Szwedom potopu. Nigdy. Rozumiecie? Przyjechałem tutaj po to, żeby oni o tym pamiętali. To są różne narkotyki, które przemycali na tym statku. No tutaj jest od Waltera White'a, nie? Słuchajcie, gość. Stoi na jakiejś głowie i ma jeszcze na butach głowy.
blokada gdańska. Gnoje. Jesteśmy we Włochach tej świni i zamówiliśmy sobie deski do szerowania. Mamy tutaj mniej tradycyjne podanie bardziej tradycyjnych składników, więc sprawdzimy sobie dzisiaj w trochę mniej tradycyjnym wydaniu to, co jemy tutaj właściwie od 3 dni. Większość jest z dzika, ilość tutaj. Bo to jest włochata świnia, czyli dzik. I jestem tego bardzo ciekawa. Pyszne. Pyszne? Mhm. Pyszne. Ziomek. Upają. Jeszcze tak samo ubrani. Ta odrapana buda to jest miejsce, o tutaj, w którym będziemy jeść. Mieliście liście do sprawdzenia. Nice. Strumming, czyli śledzie. Jem na śledzie. Ja bym zjadł sum struminga, czyli kiszonego śledzia. Ja na pewno takiego nie, ale bym zjadł jakiegoś ziemniorami albo z sałatką ziemniaczaną, z czymś takim. Oh my gosh. Żeby zabić smak śledzia. Dobra. Taki bardzo delikatny. Nie umiem się ubrać, bo są 2 stopnie i jest słońce i nie lubię zimy, słuchajcie. Czuję się jak bobas zapakowany w takie warstwy. Patrzcie, jaki nieporządek. Tu jest jeden nieporządek, a tu jest drugi nieporządek. A ja widziałam żygi na ulicy. I żygi były jeszcze na ulicy. I jesteście dumni z siebie, Szwedzi? Zobaczcie. Cała ulica była taka czysta i w sumie dalej jest, ale tam jest nieporządek. Straszne chamstwo. Zobaczcie, jak różnią się znaki u nich. U nich gość ewidentnie ma spodnie i goły tors. Większa anatomia jest człowiecza w znakach ostrzegawczych. Wczoraj był tylko jeden pan, a dzisiaj jest już ich kilku. Niesamowite. Niesamowite, wzruszyłam się. Śledzimy ich, pójdziemy w tę samą stronę. Tym on postanowił zaciągnąć się do wojska. Stópki. My z tego nie jest w stanie zrozumieć, co tu się dzieje. Tak samo nie jest w stanie zrozumieć, czemu ten gość kłamał całe życie. Wyszliśmy z muzeum. Jak było? Muzeum, było dużo obrazów, jak w muzeum. A tobie co się najbardziej podobało? Wyjście z muzeum. Niesamowici ludzie kultury ze mną przebywają tutaj. Słuchajcie, jesteśmy we Wrocławiu, albo to Poznań, teraz nie wiem dokładnie. To jest Amsterdam? No albo Starówka Warszawska, no nie wiem, no coś takiego w każdym razie. Taki dzisiaj ten Sztokholm deszczowy. Stary chleb, stary ser, stare ziemniaki. Stara ja. Stara musztarda. No i ona sobie wzięła coś takiego. Nie? Zimno! Mam na sobie bieliznę termoaktywną, long sleeve z wełny, jeszcze taki wełniany golf pod tym i na to podwójną bluzę taką mega grubą i skórzaną puchową kurtkę. Jest zimno! Zimno. No, słuchajcie, przeżyliśmy wszystkie możliwe styczniowe chyba to temperatury, prawda. Oraz pogodę. Temperatury to nawet nie ma takiej różnicy pomiędzy temperaturami. Różnica jest w odczuwaniu tej temperatury, ponieważ przeszliśmy przez wszystkie pory pogodowe. Było słońce, był deszcz, było zachmurzenie i był dzisiaj śnieg. Mam dużo szwedzkich przekąsek, bo zakochałam się w szwedzkich słodyczach i chipsach i zrobię osobny odcinek z testem tych przekąsek, bo jeszcze nie wszystkie były otwierane, nie wszystkie były próbowane, więc taki odcinek na pewno pojawi się na kanale. To ma być ta Szwecja? To jest ta wasza Szwecja? No właśnie. Tak wyglądają budynki, to są slumsy szwedzkie tam. Tu znowu złote, skromne. A to lód, patrzcie, nawet lód. Tutaj w ogóle to mi mówił Dziewit, że jak jest taki mróz straszny, te wszystkie tutaj rzeki są skute lodem i są tutaj wyznaczane ścieżki, żeby ludzie mogli się poruszać na łyżwach. Śnieg! Śnieg! Tak wygląda urząd miasta, tu się załatwia sprawy urzędowe. Tu się załatwia. Tam jest urzędniczka. Jedna, druga, trzecia. No nie brzydki, nie brzydki.
idziemy na stację metra, słuchajcie. I to jest jedna z bardziej takich atrakcyjnych stacji metra na świecie. W Europie, na świecie. A tutaj jest Andrzej Piasek Piaseczny, a nie Żwir. A to Żwirek i Muchomorek. Żwirek i Muchomorek. Chlubą Sztokholmu jest obrażony książę. O, zblazowany książę. Zblazowany, totalnie. To jest metro. No widać, że nie zrobione, że nie zrobili do końca po prostu. Fuszerka tak zwana. U nas w Polsce to by było zagospodarowane, byłoby tu centrum handlowe i parking. A to jest inna stacja metra. Morska. Generalnie są tutaj bardzo stare wagoniki metra. Generalnie są tutaj bardzo stare i tak powinieneś zatrzymać się na mnie. Są stare wagoniki metra. Takie... No. Przypominające mi trochę metro warszawskie, to które pierwsze jeździło. Wy sobie jak paniska schodami. A ola. Pieszo, bo się boi. To nasza. Tu jest tak, że metro wyjeżdża nad ziemię. Byliśmy przed chwilą bardzo głęboko pod ziemią, już nie jesteśmy. Sztuczka. Magia. Fuf. Czym jest fuf? To jest onomatopeja. Słuchajcie, to nasza ostatnia kolacja w Sztokholmie. Ja na dzisiejszą kolację wybrałam sobie łososia, bo jeszcze go na tym wyjeździe nie jadłam. Ja dzisiaj bardzo wyjątkowo, tego nigdy nie jadłem. Meatballsy. Maciek ma typowo szwedzkie danie, czyli wiener schnitzel. Nie jest wiener schnitzel, to jest taki inny schnitzel. Zacznę od twojego, Maciek. Ale szwedzki. Bardzo dobre. Chyba najlepsze do tej pory. O Jezu, pyszną. Wszystkie były dobre, ale te mnie najbardziej smakują. Bardzo dobra. Wszystko jest bardzo dobre. Super ostatnia kolacja. Mogę już jeść? Co robią te pieski? Nie wolno pić typowi Szwedzi. Miejsce mnie oszukało. Jest napisane chleb i sól. W środku nie ma chleba. Być może mają sól. Nie oskarżam ich o aż tak grube oszustwo. Nie ma chleba, są natomiast ciastka i jest tu też miejsce, które miałam na liście do sprawdzenia, śniadaniowo. Mają tutaj te wszystkie kręcone cynamonowe rollsy. No, pokaż to swoje karate. Pokaż to swoją krav magę. O, mam wąsa. Masz wąs. To jest Misbehave, zaraz przy zatoce. I ty zżerasz, co to jest? Messy Maya Sunday. Messy Maya Sunday, czyli deser, który jest shake'iem, tak? To jest to, ale co ważniejsze, to w tej karcie znajdziecie to. Ostatni dzień. Właściwie to dzisiaj wyjeżdżamy, ale mamy opóźnienie 4-godzinne. Albo się pali, albo są nieekologiczni bardzo w tej sali. To jest pierwszy butik, jaki kiedykolwiek powstał tej marki i jest tutaj. Jest zapach, który jest limitowany. Zobaczcie, on nie ma nazwy. Powinnam sobie wymyślić nazwę teraz, nie mam nic w głowie kompletnie. W każdym razie jest to pierwszy butik w ogóle tej marki i taki flagowy butik w Sztokholmie, więc dobrze trafiłam. Za chwilę się zamykają, a to jest mój ostatni przystanek w mojej wycieczce sztokholmskiej i za chwilę lecimy na statek. Ktoś sprząta moją łóżeczkę. Jesteśmy na statku w drodze powrotnej. Mamy mały poślizg, bardzo mały, prawda? Mieliśmy wypłynąć o 18, a wypłynęliśmy, znaczy wsiedliśmy na statek o 1:00. Pół do 1:00. Okej. Okay. A wypłynęliśmy o 1:00. A wypłynęliśmy o 1:00. Tak, jest 4:15. Tymon już śpi. Wszystko nam się poprzestawiało. Będziemy później w Polsce. Ważne, żeby dopłynąć spokojnie i bez problemów dalszych. Tym razem buja trochę bardziej, więc wziąłem trochę więcej tych lokomotywów. No i idę spać. A pan w barze myślał chyba, że Maciek jest moim tatą. Na pewno. Naprawdę. Dobranoc. Jak to jest normalnie Gdańsk, kurdebele? Plaża. To jakieś normalnie western platte, czy coś? Tego. Tego western tutaj kręcą? Western platte? Właśnie do brzegu, dobijamy do Polski, dojechaliśmy w jednym kawałku z opóźnieniem, ale najważniejsze to, że bezpiecznie, bez niespodzianek po drodze,
Także zaraz wsiadamy do auta i wyruszamy do Warszawy. To była wspaniała podróż, nie zapomnę jej nigdy, a mój stan konta też jej nie zapomni. Też nie zapomni i będzie mi codziennie o tym przypominać, bo to były najdroższe wakacje w moim życiu chyba. Szwecja jest super, ale to nie jest kraj dla biednych.